Niech zgadnę. Znalazłaś lub znalazłeś się tutaj, ponieważ chcesz urządzić swój pokój na momię? Nie martw się, z moją pomocą urządzisz pokój swoich marzeń. Z góry chcę od razu Was przeprosić za mój głos, ale nadal jestem chora. Jeszcze do końca nie wyzdrowiałam. Dziś na ruszt weźmiemy pokój jednorożcowy. Na filmie możesz zobaczyć, gdzie znaleźć poszczególne meble. Niektóre przedmioty są za szafirę, ponieważ chciałam, aby pokój był jak najbardziej tematyczny. Posiadając Momio Plus, oczywiście zapłacisz mniej. Jeżeli nie stać Ci teraz na cały asortyment, możesz kupić te meble, na które Cię stać, a potem pozbierać momiową walutę i wrócić do tego filmu. Będzie on zawsze dostępny. Jednak radzę się trochę pospieszyć, ponieważ Momio ostatnio lubi usuwać dawniejsze kolekcje. Postanowiłam, że będę prowadzić serię z takich pomysłów na urządzenie pokoju w różny sposób na Momio. Możecie napisać w komentarzu, co na ten temat twierdzicie. Przy okazji chcę przypomnieć o konkursie, który nie ma zamiaru skończyć się w ostatnim czasie. A na czym on polega? A na tym, że trzeba wysłać mi jak największą ilość Momo, a ja za to rozdaję prezenty. Nie ma tutaj zwycięzcy, ponieważ każdy z Was może być zwycięzcą i dostać prezent. Liczy się tutaj ilość gwiazdek. Mój nick na Momio to Bazuczek i na to konto możecie wysyłać Momo. Jeżeli dostaniesz już prezent, to znowu możesz wziąć udział w moim konkursie i dostać kolejny. Zasady konkursu znajdziecie również w opisie, więc zalecam zerknąć. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że pomogłam w umeblowaniu pokoju i że weźmiecie udział w konkursie. Nie zapomnijcie o symbolicznej łapeczce pod filmikiem i o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i oczywiście o tym komentarzu, co o tej serii twierdzicie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!